Jedziemy. Jedziemy. Trochę nagrałem. O, już starwo się zrobiło, drodzy Państwo. To jedziemy wieczorem.
Powiem, mile Państwo, że w zasadzie jest ciemno, ale tutaj jest jakiś ten system elektroniczny, co jak gdyby troszkę rozjaśnia. Nie wiem, jak to się tam nazywa. No, nie chcę się wymądrzać, ale ja widzę na ekranie smartfona o wiele jaśniej wszystko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaraz przyjadę, rozpakuję się, wyciągnę pamięć, bo niestety wszyscy mówili, że po kablu nie chcę w ogóle nic się dziać. Wyciągam pamięć zewnętrzną ze smartfona, wkładam w przejściówkę większą jak gdyby i wkładam z boku do laptopa. I o, w ten sposób, tak. A ten se dopiero teraz przypomniał, że będzie skręcał. No, co za jakiś idioci są ludzie. No i w ten sposób wtedy wchodzę w katalog odpowiedni. No i na zasadzie puść, upuść, nie? Przerzucam. Najpierw przeglądam zdjęcia, a ewentualnie filmy. Podgląd robię i to, co mi potrzeba, wrzucam na pulpit w laptopie. Jak przerzucę wszystko, to sprawdzam jeszcze w razie czego. Tamto usuwam z pamięci wszystko do zera. Wyjmuję, jak to się mówi, pamięć. Przekładam z powrotem do smartfona. No i biorę się za przeglądanie, bo może coś się zdarzy. Dzisiaj wiem, że w filmie w środku chyba zakląłem, ale przeprosiłem, no nie wiem, myślę, że mi wybaczycie w razie czego. No i po prostu na YouTube wchodzę i wrzucam, no jest to bardzo długo, powiem, no. Moje filmiki są giga z kawałkiem, czyli w HD idzie to wszystko, no, prawdopodobnie to idzie to dlatego tak, a nie inaczej. Aczkolwiek ja mam przez Wi-Fi łączność z internetem, gdzie w budynku jest oranż, szybki, etc., ale no, córka nie pozwala się podłączyć, bo jest jeszcze 5 gniazdek w routerze. Trudno, muszę się tak martwić i prawdopodobieństwo jest to, że nie jest dobry przekaz, przesył. Mamy ulicę Dunikowskiego, naszą, moją. Przedtem jeździłem Wyczółkowskiego i tak tam wiąłem się w prawo, w lewo, jak to się mówi. Ale postanowiłem wrócić swoją uliczkę. Tu gdzieś Andrzej Rosiewicz mieszkał, teraz już gdzie indziej się przeniósł. Ale to było parę lat temu, to było fajnie, bo miałem fajnego sąsiada, jak to się mówi. Zresztą lata minęły, powiem, szanowni Państwo. Przecież on jest chory w ogóle. Ale pamięć ma dosyć dobrą i mnie pamięta, chociaż tysiące ludzi było. Bo jeżeli ja go gdziekolwiek widzę, dzień dobry Panie Andrzeju, widocznie może moja modulacja, głos mój, no to on wie. I kto by spytał, to pamięta także w MPT, jak jeździłem, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe. Dostałem informację, Ursynów jeszcze nie miał ulic, ludzie stawali. On stał w czapce z pomponem, z szalikiem i Życie Warszawy trzymał w ręku. I w ten sposób ja go, jak to się mówi, poznałem, wziąłem, a później już różne były, że tak powiem, losy naszego spotkania się. W telewizji jak pracowałem, to tam chyba parę razy go przewiozłem gdzieś na koncert, coś tam. To znów, no gdzieś tam znów, powiedzmy. O i tak w sumie powiem, że bardzo miły, sympatyczny jegomość z moich czasów. Nie wiem, on trochę chyba ciut starszy jest. Nie dużo, ale trochę jest starszy, ale moje pokolenie. Dziękuję. Miłego wieczorku życzę. Po wpół do 10, czyli 21:34 jest w tej chwili. Ale patrzę tak bliżej, teraz nie rusza się, nie trzęsie. To gradacja tego obrazu, no nie jest taka rewelacyjna. Widać, że jest piasek, nie jest to
tak ostro jakby dzień. No ale w każdym razie dobra, fajnie.